No i kochani, to znowu ja. Trwa zalewanie gniazd, czyli ograniczanie matek w czerwieniu. Tutaj niestety nie udało mi się matki znaleźć, więc u mnie jest to zalewanie gniazda, żeby ograniczyć jej czerwienie jak najbardziej. Dajemy, kochani, jednorazowo duże porcje syropu czy inwertu, aby pszczoły systematycznie zapełniały wszystkie puste komórki. Pytacie, jak często? Ja daję tak, że jak pobiorą, nieraz jest 1-2 dni przerwy, żeby sobie ładnie to odparowały, przeniosły do komórek i dolewam następną porcję tak, żeby stale miały, żeby królowa w razie czego, tak jak jest tutaj, nie miała miejsca już do czerwienia, bo pamiętajcie, że każde jajeczko zniesione to jest 21 dni, zanim nam się wygryzie czerw, więc jeżeli byśmy chcieli na przykład odymiać apiwarolem, to tak, pod takim zasklepem chowa nam się cała waroła i to dymienie nie jest w 100% skuteczne. Kochani, do czego Was jeszcze chciałam zachęcić? Oczywiście do tego, że nie patrzcie na to, żeby zwężać bardzo gniazda. Oczywiście, jeżeli chodzi o... Czekajcie, ja sobie muszę tylko przymknąć, bo nie chcę tutaj... No, siomnie stąd. A, trochę mi się syropu nalało i teraz kombinuję. Pamiętajcie, że... No, jeszcze jedna. Zabawa głupiego, no nie? Pamiętajcie, kochani, że jeżeli zanim skorygujecie gniazdo, zalejcie sobie zawsze kilka rameczek więcej i dopiero później, jak Wam przerobią pokarm, odłóżcie sobie gdzieś do magazynu na boczne miejsce. Tutaj mi, kochani, ta rodzina odrabia 10 ramek pełnych pokarmu. Dlaczego? Różnie bywa. Jeżeli na przykład w październiku nastąpiłby jakiś rabunek, zrabują Wam rodzinę, to pamiętajcie, że już wtedy syropem nie będziemy karmić, bo nie ma jak. Jeżeli by na przykład to było chłodno, a jest jakiś jeden dzień piękny, w którym właśnie ten rabunek nastąpiłby, to wtedy możemy uzupełnić właśnie takimi ramkami braki tego pokarmu w tej rodzinie i tą rodzinę uratujemy. Ona nie będzie już musiała na chłodzie przerabiać czy pobierać pokarmu, bo jak jest bardzo zimno, to Wam tego pokarmu nie przerobią i nie pobiorą, ponieważ nie będą miały takiej siły do tego, bo będą chciały zacieśniać kłąb. Ta rodzina mi, kochani, przerabia pokarm, jeżeli chodzi o pół ramki, czyli tutaj mam dwa razy po połówce, ze względu na to, że chciałam sobie ograniczać poddawanie ciasta na wiosnę, a jestem zwolennikiem, że kiedy wypuszczam matki z izolatora na przedwiośniu, czyli to jest przeważnie około połowy lutego, zawsze ląduje na górę ciasto. Ze względu na to, że teraz ograniczam pszczołę zimową przed spożywaniem, przerabianiem syropu i chcę, żeby teraz właśnie ta pszczoła letnia jeszcze odpracowała całą tą robotę i żeby nie narażać pszczoły zimowej, to później tak naprawdę zmuszam pszczołę wiosenną, ta, która przezimowała, do przerobienia, do pobierania tego ciasta z góry. Nie jest to, od razu mówię, powód pobudzania matek do czerwienia. U mnie to jest po prostu procedura włożona ze względu na to, że raz zdarzyło mi się, że przyszły bardzo duże mrozy na przedwiośniu, pokarm miały na bocznych ramkach, tu było dość dużo czerwiu, ramki były wybrane, boczne, bez pokarmu i po prostu przez te 2 tygodnie nie doszły na boczne ramki pobierać pokarm. I od tamtej pory procedura mówi, daj nad głowę, do góry zawsze pójdą. Więc tutaj w tym roku przerabiam sobie na niektórych ulach, na tych silniejszych rodzinach połóweczki, bo połóweczka ładnie wchodzi, kochani, do góry i taką połóweczkę wtedy na beleczkach sobie mogę położyć i w razie czego albo obrócić, jakby je w jedną stronę, albo tak jak mi kolega ostatnio podpowiedział, daj sobie też beleczki od góry i nakryj folią. I pszczoły tam pięknie na przedwiośnie pójdą sobie do góry, objedzą z każdej strony, nie trzeba będzie obracać. I to był fajny, trafiony sposób. Więc jak najbardziej wykorzystujcie, kochani, to, że macie jeszcze jedną, dwie rameczki w ulu więcej, zalejcie je pokarmem i pamiętajcie, na tym nie stracicie ani wy, ani pszczoły. Jeżeli nie zużyjecie teraz przez zimę przy korekcie gniazd na przykład, zużyjecie na przedwiośniu, na poszerzenie gniazd lub, kochani, w okresie bezpożytkowym taka zasklepiona ramka z pokarmem to jest coś cudownego, ponieważ pokarm zasklepiony nie będą Wam przenosić do miodni, do góry i dajemy wtedy do rodni. I oczywiście jakby przyszło zrobić jakiś odkład, ponieważ wchodzi nam rodzina w nastrój rojowy, to taka rameczka też jest cudownym sposobem na to, aby uzupełnić braki pokarmowe w takim odkładzie. Miłego!